Trwa drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. Politycy rozmawiają o bezpieczeństwie energetycznym i wysokiej inflacji. Premier Mateusz Morawiecki ma podnieść kwestię powrotu do węgla i zwiększenia jego wydobycia w obliczu rosyjskiego szantażu energetycznego. Dzisiaj będziemy dyskutować o sprawach gospodarczych i to będzie dobry moment, żeby jeszcze raz podnieść kwestię szantażu energetycznego Rosji wobec Europy. Rosja chce zgotować Europie, zwłaszcza na jesień, na zimę, na sezon grzewczy, bardzo poważny kryzys energetyczny. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Lepiej dzisiaj już myśleć o mechanizmach, także ogólnoeuropejskich mechanizmach, które pozwolą zapobiec temu szantażowi gazowemu, szantażowi energetycznemu ze strony Rosji. Dlatego będziemy dzisiaj podnosić te kwestie, zarówno związane z ponownym uruchamianiem energetyki węglowej. Widzę wyraźnie, że są kraje takie jak Niemcy, Austria, ale nawet Holandia, które na zasadzie planów awaryjnych z powrotem wracają do energetyki węglowej. My utrzymaliśmy naszą energetykę węglową, chcemy zwiększyć wydobycie węgla krajowego. Jest to konieczne z perspektywy zabezpieczenia na zimę, na jesień.